temu w pewnym dużym mieście mieszkał dobry zielony smoczek. Miał na imię Maniek. Bardzo chciał się nauczyć latać. Nie miał nikogo, kto uwierzyłby w niego i w jego siłę. Smoczek był bardzo smutny, ponieważ brakowało mu wiary w siebie. Jestem malutki, nie mam skrzydeł, nie mogę latać. Pewnego poranka wyszedł z domu z nadzieją, że musi tego dnia kogoś znaleźć, kto go nauczy latania. Dotarł do fundacji, miejsca spotkań dzieci i młodzieży w Krośnie. Fundacji zawsze jest wesoło. Nawet samotne dzieci znajdują tu przyjaciół. Są tu osoby, które potrafią pomóc, zorganizują zajęcia, pokażą piękny i kolorowy świat. Dzieci są tu szczęśliwe, chodzą na wycieczki, grają w gry, uczą się gotować i świetnie się bawią. W fundacji smoczek poznał niebieskiego pingwina, który miał na imię Skipper, z którym się natychmiast zaprzyjaźnił. Oraz żółtą pszczółkę o imieniu Sonia. Maniek jednak marzył o tym, aby wzbić się w przestrzeń. Chcę latać. Patrzył na chmury i z tęsknotą wierzył, że kiedyś poleci. Latać, to moje marzenie. Po co ci latać? Ja nie latam i jestem szczęśliwy. Mała pszczółka opowiedziała, jak łatwo jest latać. Maniek, zobacz, latanie jest bardzo proste. Rozłóż skrzydła i leć. Pewnego dnia trójka przyjaciół wybrała się na wycieczkę do lasu. Pingwin stoczył się z ogromnego urwiska, wpadając w niedostępne miejsce. Sonia, nie zastanawiając się, poleciała za Skipperem na pomoc, ale niestety nie zdołała go wyciągnąć. Był zbyt ciężki. To, co się wydarzyło, zmusiło smoka do lotu. Skipper i Sonia ani przez moment nie wątpili w przyjaciela. Lecąc, Maniek patrzył z góry, obserwując przepaść. Rozłożył swoje malutkie skrzydła, które w mgnieniu oka stawały się coraz większe i utrzymywały go w powietrzu. Jednym zdecydowanym ruchem wleciał do przepaści, z której wyciągnął uwięzionego Skippera. Przyjaciele z radości go uściskali, ciesząc się, że wszystko się dobrze skończyło. Maniek uwierzył w siebie, a wiara przyjaciół dodała mu sił. Wierząc w siebie, można osiągnąć wszystko.